Nowy tydzień, nowy ja. Kolejny sezon The Walking Dead. Jest dobrze. Radek zaczął grać w Slay the Spire. Myślicie sobie, że fajnie, bo to dobra gra. Radek pyta o Reckę. Odpowiadasz, że spoko. Prawie 300 godzin. Jesteś ekspertem. Odpalasz Slay the Spire, tak żeby odświeżyć sobie temat. Jest trzecia w nocy. Jest trzecia w nocy? I nawiązując do tej posiadówki, której ani trochę nie żałuję, no może trochę, muszę zadać wam, drodzy widzowie, jedno pytanie. Co tak naprawdę jest w życiu najważniejsze? Czy jest to proces, czy może rezultat? Wydaje mi się, że ci z was, którzy grali w Slay the Spire, mogą mieć teraz niemałą zagwozdkę. I zanim udzielę wam swojej odpowiedzi, opowiem wam historię swojego życia. To znaczy nie całą, bo kto chciałby słuchać o tym, jak chłop gra w gry? Opowiem wam tylko o tym, jak chłop gra w grę. Jedną grę, która sprawiła, że odstawił takie narkotyki jak kupowanie paczek w Hearthstone'ie i ogółem granie w Hearthstone'a czy cokolwiek innego. Przeanalizuję dla was tytuł, który technicznie rzecz biorąc mógłby zostać grą tego roku. Oto analiza, historia i recenzja Slay the Spire. Takie trzy w jednym oczyma człowieka, który stracił przy tej grze oj nie jedną noc snu. Dla tych niecierpliwych pozostawiam najprostszą recenzję, jaką mogę zrobić. Slay the Spire to roguelike. Naszym zadaniem jest pokonanie tytułowej iglicy. Robimy to za pomocą talii kart. Ów talii używamy podczas turowych potyczek, które są niczym innym jak typowym kart battlerem. Zużywamy energię, aby użyć swoich karcianych narzędzi, które pokonają monstra na naszej drodze. Proste, przyjemne i pożyteczne. Każde podejście rozpoczynamy z tym samym zestawem kart i na tym tak naprawdę podobieństwa się kończą. Po drodze pokonujemy potwory, zbieramy lub znajdujemy nowe karty, czasami odwiedzamy sklepikarza. Gra oddaje w nasze ręce wszystkie kluczowe informacje i mówi: masz, daj z siebie wszystko, ciekawe czy w ogóle ci się uda. Szalenie uzależniające? Jak najbardziej. Grywalne jak diabli? Jak najbardziej. Warte tak długiego materiału? Z całą pewnością. Slay the Spire pojawiło się jako tytuł wczesnego dostępu pod koniec 2017 roku. Playtesterami zostali zajawkowicze. Ludzie, którzy pozjadali na karciankach zęby, zmysły i kto wie, może i nawet portfele. Sami twórcy Slay the Spire mieli z takimi tytułami styczność od dziecka. Wiedzieli, dla kogo robią swoją grę i z kim należy współpracować. Z pomocą przyszła też profesjonalna społeczność Netrunnera, która według Giovanni tego okazała się nieopisaną pomocą podczas balansowania rozgrywki. I tak jak ja powiedziałem wam już co nieco o playtesterach, tak posłuchajcie teraz, co Giovanni powiedział o streamerach. I really highly recommend experimenting with systems like this, as the ascension levels turned out to be a big hit. And in fact, streamers in particular really like them. Streamers are incredibly valuable. I don't think anyone questions that. And they're not just great at promoting your game to others, but maybe surprisingly, they're also amazing for keeping up to date with the community and getting feedback about your game. During early access, I would just often watch various streamers on an additional monitor while I was working. This let me directly listen to what the popular voices in the community felt about various cards or enemies. So this acted as a good replacement for going to events or trying to get people to sit down in the same room as me. I just didn't have time for it anymore in early access. When you hear that dejected streamer making yet another sad meme about some item in the game, it's actually really telling. It can help actually place an experience to the data that you're seeing. Additionally, streamers are always talking to their audience, so you're getting their internal thoughts constantly. And this is a very hard to pick up from random people at an event or a focus group. Regular people aren't used to talking their thoughts out loud like that. I've often found that you get better insight from a streamer than you do from just in-person watching. As a streamer is not going to be afraid to say their mind or insult you. They don't even know you're there half the time. And you even get to see what Twitch chat thinks about stuff. And yeah, that's bad, but sometimes you get some good stuff out of it too. So streamers are really, really great. And you should probably watch streams of your game. Streamerzy dają rozgłos. Ameryki to ja tym nie odkryłem, ale prawda jest taka, że im więcej ludzi ogląda naszą grę, tym prędzej ktoś stwierdzi: okej, podoba mi się, biorę. O marketingowej sile streamerów wiemy wiele, aczkolwiek tym, co najbardziej przykuło moją uwagę, była wzmianka o streamerskich opiniach. Dla większości z nas jest to raptem komentarz w tle, dla wielu twórców to bardzo cenny feedback. Nawet zrobienie takiego durnego mema o zasilnej karcie powinno zmuszać twórców do jakiejś tam refleksji. Ja chciałbym się jednak skupić na tym, w jak szybkim tempie Slay the Spire odniosło broadcastowy sukces.
anegdotka numer 1. Pamiętam, jak Slay the Spire miał swój wielki boom na Twitchu. Pamiętam tylko dlatego, że akurat wtedy skakałem między Spire'ką, The Cellsami i Billionsami. Jeśli ktoś akurat nie siedział w danym miesiącu za bardzo na karciankowej części Twitcha, to fenomen ominął go szerokim łukiem. Całość można nazwać krótkim eksodusem karciankowych prosów. Cel podróży to albo Slay the Spire, albo They Are Billions. Bilet powrotny? Niekoniecznie. Jedni zostali na trochę dłużej, a inni wrócili do swoich giereczek, ale ewenement się odbył. Taka malutka anegdotka, mam nadzieję, że nie odmieniłem tym za bardzo waszego życia. Mówienie o historii nigdy nie wychodziło mi za dobrze. No chyba, że chodziło o hiszpańską inkwizycję. Zawsze miałem wrażenie, że wszyscy się ich spodziewali, ale nie chcieli być niemili, więc udawali zaskoczonych. I dlatego nikt nigdy nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji. Takie durnowate teorie oraz ich analizy zawsze były dla mnie łatwiejsze. Dlatego pozwólcie, że odłożę przeszłość na bok i zajmę się tym, co Kacpry lubią najbardziej. Czyli analizowaniem, i tutaj zwoje mózgowe naprawdę miały co robić. Gdybyście tylko wiedzieli, ile ja spędziłem godzin na researchu. Ile oświeceń dostałem czekając na sen. Ktoś się pewnie zapyta, ale nad czym się tutaj zastanawiać? Człowiek gra w karty i składa sobie talię, proste jak budowa cepa. To jest, gdyby cep rozkładał się na 20 części, miał miotacz ognia, ukryte ostrze i ekspres do kawy. To się wytnie. Ogólnie rzecz biorąc, to za sukcesem Slay the Spire stoi masa czynników, o których przeciętny gracz nawet nie myśli. Bądźmy ze sobą szczerzy, po co on w ogóle ma o nich myśleć? Ktoś mu w ogóle za to płaci? Dla niego gra ma być dobra i warta swojej ceny i to jest kompletnie w porządku. No i tutaj muszę być też z wami szczerym. Takie rzetelne opisanie każdego elementu Slay the Spire dałoby mi pewnie 50 tysięcy znaków ze spacją. Nie mam aż tyle czasu. Nie mam też tak zdrowych nadgarstków. W ogóle to dlaczego każdego elementu? W sumie tylko dlatego, że ta gra jest jednym z najlepszych przykładów genialnego game designu. Ludzie, którzy nigdy nie bawili się w deck building, karcianki czy card battlery, nagle odkrywają Slay the Spire, a ich mózgi nie potrafią pojąć, gdzie podziało się kilka ostatnich godzin. Radziu, jakby co, to jest kompletnie normalne, to mija. No i odnośnie podziewania się tych wszystkich godzin gdzieś tam w czarnej dziurze, w przestrzeni, nie wiadomo gdzie tam jeszcze w kosmosie, mój mózg na to wpadł. Zajęło mu to łącznie, tak tylko obstawiam, jakieś pół roku działania w tle. Oto wszystkie składowe sukcesu Slay the Spire. Rzecz jasna, wszystkie te, które w mniejszym lub większym stopniu uda mi się poruszyć. Niestety, pominę takie rarytasy jak design bohaterów i potworów, które były jedynie dodatkową wartością marketingową. Pominę też obszerną lokalizację, bo nie mam o niej za wiele do powiedzenia. Bardzo pomogła w rozpowszechnieniu gry, ale bez dobrych podstaw nie dałaby za wiele. A podstawy Slay the Spire, ja wam gwarantuję, że za kilkanaście lat będziemy patrzeć na tę grę tak jak dzisiaj patrzymy na pierwsze Diablo. Załóżmy, że jesteście kimś, kto dopiero zaczyna swoją zabawę ze Slay the Spire. Powiedzmy, że macie na koncie jakieś 10 godzin. Wybieracie postać, myślicie sobie, że zrobicie taką, a nie inną talię. Przechodzicie przez pierwsze kilka leveli. Idzie wam całkiem nieźle, dostaliście kilka dobrych kart, pojawiają się jakieś synergie. Pokonaliście prawie połowę drogi, będzie dobrze, myślicie sobie. Dochodzicie do drugiego bossa, dostajecie łomot i od razu próbujecie ponownie. Ale może tym razem inną postacią? A może znowu tą samą? A gdyby tak spróbować w miarę podobny build, tylko troszeczkę inaczej? Na początku tego podejścia dostałem 4, no ja to nazywam po prostu bonusami, nie pamiętam już dokładnej nazwy, wybaczcie. Opcja z trzema przeciwnikami mającymi jeden punkt zdrowia jest często dosyć kusząca. Warto jednak zachować przytomność i sprawdzić mapę. Szczególnie dlatego, że jak się okazuje, czeka nas rychłe spotkanie z minibossem, którego możemy skasować za darmo. Obieram więc trasę i wyruszam na podbój iglicy. Od razu spotykam się z troszeczkę cięższym wyborem, ponieważ dostaję trzy nie najgorsze karty. Idealny przykład tak zwanego lenticular designu, który sprawia, że większość kart ma proste zastosowanie, ale i tak posiada drugie lub nawet tam jakieś piąte dno. I w takich przypadkach jak ten na ekranie, to najczęściej wybieramy tak zwaną opcję high value. Jest to najzwyczajniej karta, która jest najsilniejszym wyborem, nawet i w pojedynkę. Pamiętacie, jak na początku zapytałem o to, co jest ważniejsze?
czy jest to proces, czy też rezultat. Procesem jest każda decyzja, którą podejmiecie. Każdy punkt życia, który stracicie bądź zaoszczędzicie. Każda relikwia, którą podniesiecie. Każda karta, której nie dodacie do swojej talii, ale też i ta, którą zabierzecie ze sobą. Wszystko to prowadzi was do rezultatu, który notabene nie jest tak oczywisty, jak mogłoby się wydawać. Nie chodzi bowiem o zwycięstwo, czy o liczbę punktów, jaką zdobędziemy pod koniec zabawy. Te nagrody potraktowano minimalistycznie i zrobiono to z premedytacją. Rezultatem, czyli tym, na czym ma nam zależeć najbardziej i tym, co widzimy w całej okazałości, jest wydolność naszego deku. Będziecie musieli mierzyć go obiektywnym okiem na każdym kroku. Mieć w głowie takie rzeczy jak liczba kart, siła każdej z nich, synergię między kartami czy też z relikwiami. Wszystko będzie trzeba dopasować do różnych wrogów, różnych patternów, różnych ustawień mapy, a nawet i do zdarzeń losowych. Tutaj widzicie jedno ze zdarzeń losowych, czyli dopasowanie dwóch kart. Motyw ryzyka i nagrody to coś, czym Slay the Spire bawi się po prostu wybitnie. Znajduję jedną kartę, wokół której zaczynam budować swój deck, ale nagle pojawia się kolejna interesująca opcja, która, jak się za chwilę okaże, przechodzi mi obok nosa. Potem następuje szybka potyczka, która marnuje mój początkowy bonus oraz związany z nim plan. Dostałem do wyboru kolejne trzy karty. Niby mogę pójść w obrażenia obszarowe, ale po spojrzeniu na swoją talię dochodzę do wniosku, że wolę wziąć coś bardziej uniwersalnego. Następnie zmieniam trasę, rozsiadam się przy ognisku i mam w głowie pytanie, którą kartę ulepszyć? Czy mam wybrać proces, czy też efekt końcowy? Zamierzam walczyć z minibossem, chcę oszczędzić punkty zdrowia, więc ulepszę kartę defensywną. Na power-upy przyjdzie jeszcze czas. Slay the Spire naprawdę lubi dawać nam takie malutkie decyzje na każdym kroku i powiedzcie mi teraz, jak człowiek ma tego nie lubić. To całe planowanie do przodu jest szczególnie ważne w kontekście bossów. Tym bardziej, że zostali oni zaprojektowani w taki sposób, aby zawsze kontrować jeden z popularnych archetypów. Przykładowo, zbudowaliście świetny deck, który potrzebuje kilkunastu tur, aby się rozkręcić. Waszym jedynym słabym punktem jest przeciętna defensywa. No i nagle trafiacie na potworka, który w każdej turze zagraża waszemu paskowi życia. Akurat na tyle, abyście musieli zareagować i wydać energię. Okazuje się, że wasza talia nie daje rady wejść na wyższe obroty wystarczająco szybko, a strategia leci na łeb na szyję. Musicie improwizować, a co za tym idzie, jesteście martwi. Na tym klipie zobaczycie walkę z minibossem, o którym wspomniałem przed chwilą. Od razu wytłumaczę też, dlaczego najpierw upgrade'owałem kartę defensywną zamiast power-upa. Lagavulin to miniboss, który jest w pełni oskryptowany. Na początku sobie smacznie śpi, dając nam tym samym 3 darmowe tury. Następnie budzi się i atakuje dwukrotnie za 20 obrażeń. Zaraz potem rzuca debuffa i powtarza sekwencję ataków. Tutaj wszystko sprowadza się do chłodnej kalkulacji i dmuchania na zimne. Nie mam ochoty tracić za wiele hapeków, więc mam nadzieję, że ulepszona defensywa trochę mi w tym pomoże. Jak widać na załączonym obrazku, decyzja się opłaciła, a ja wyszedłem z walki bez większego uszczerbku na zdrowiu. Stało się tak zarówno dzięki ulepszonej defensywie, jak i dzięki karcie, którą udało mi się zdobyć podczas minigierki. Niektórzy mogą powiedzieć, że to jest nie fair i że przegrali wyłącznie przez złe RNG. Niekoniecznie. Tutaj pojawia się kwestia procesu, który mógł zostać poprowadzony kompletnie inaczej. Gra pokazała graczowi całego dungeona już na samym początku, czyli tak na dobrą sprawę to iglica stawiała gracza w pozycji siły przez większość czasu. Plan był dobry, ale wykonanie i adaptacja leżały. Ten cały streamlining swoich strategii jest konieczny. Tak samo jak zdanie sobie sprawę z tego, że nie każda próba zakończy się sukcesem. Nie każda talia zostanie tą jedyną. Ogólnie rzecz biorąc, to natura roguelike'ów jest zaprzeczeniem takiej powtarzalnej utopii i uwierzcie mi, że designerzy dobrze o tym wiedzieli. Odnośnie powtarzalnej utopii to akurat mam dla was jeden z lepszych przykładów. Trafiłem na bossa, który jak się niedługo okaże będzie dla mnie przechadzką po parku.
Slime Boss, uwielbiam za kreatywność, ma prosty schemat. Na początku ładuje swój atak, a potem próbuje nam zadać ogromne obrażenia. Cały haczyk tkwi w tym, że bazuje na archetypie Slime'a, a sam Slime ma taką nieprzyjemną umiejętność, dzięki której rozmnaża się do 2 sztuk, gdy jego zdrowie spada poniżej 50%. W tym przypadku byłoby to 75 punktów, ale zapomniałem wspomnieć, że jestem super sprytnym człowiekiem, który rozegra to trochę inaczej. Wolę przyjąć więcej obrażeń, aby rozdzielić Slime Bossa na jak najmniejsze części, jednocześnie nie tracąc za wiele ze swoich power-upów. A reszta tego nierównego pojedynku to już jest czysta formalność. Dobijam mniejsze slime do 8 punktów życia, ponieważ wiem, że kolejna sekwencja ruchów poskutkuje śmiercią przynajmniej jednego z nich. Na sam koniec tego klipu chciałbym wam pokazać, że niedokonywanie wyboru też jest wyborem. Dostałem 3 karty. All for One jest ok, ale nie pasuje do mojego archetypu. Rainbow jest po prostu słabe. Machine Learning wydaje się ok i prawda jest taka, że mogłem je wziąć. Popełniłem tutaj błąd, który odbije mi się potem czkawką. Ale okej, w takim razie dlaczego oddali graczowi tak ogromną kontrolę nad swoją grą? Ano po to, aby gracz miał swoje momenty. Każdy taki moment siły napędza do dalszej gry. Do próbowania czegoś nowego, do kombinowania z archetypami, relikwiami, kartami itd. itd. I najlepsze jest to, że graczowi się totalnie chce, bo nic go w Slay the Spire nie przerasta. To nie jest Magic czy Hearthstone, gdzie trzeba od razu zbudować wielgachny i w pełni optymalny deck. Tutaj żyjemy wedle zasady ziarenko do ziarenka. To jest tak, jakbyście co minutę dostawali nowy prezent na gwiazdkę, jednocześnie nie starzejąc się w zawrotnym tempie. Mamy więc prostotę i złożoność, przewidywalność i chaos, czynniki stałe i zmienne. Upijanie tej iglicy okazuje się być roguelike'iem idealnym za każdym razem. Niby wszystko jest takie samo, ale zawsze inne, a do tego zawsze tak samo uzależniające. Za pomocą ostatniego klipu chciałbym wam pokazać, dlaczego uważam, że Slay the Spire może się naprawdę kłócić o miano idealnego roguelike'a. Będąc w sklepie, zastanawiałem się nad kupnem całkiem dobrej karty, która podniosłaby moją obronę. Nie miałem już za dużo zdrowia, a minibossowie drugiego poziomu nie wybaczają za wielu błędów. Kupiłem, poszedłem dalej i trafiłem na coś, czego zdecydowanie nie chciałem widzieć. Tych 3 jegomości atakuje niemalże bez ustanku i jest to trochę taka hiszpańska inkwizycja, której ja się naprawdę nie spodziewałem. Pierwsza salwa odparta, z drugą też powinna być ok, ale powoli rodzi się problem, który zauważę dopiero za chwilę. Mam 27 HP, na ręce 0 defensywnych kart i 0 obrażeń obszarowych. Jestem w miejscu, do którego światło nie dosięga. Mogę co prawda liczyć na to, że dobiję jednego petenta z przodu i przeżyję, jednakże popełniam też błąd, który mógłby mi to uniemożliwić. Koniec końców RNG pokazuje mi środkowy palec i stwierdza, że na tym kończy się moja przygoda. Od razu widzę, gdzie popełniłem błędy i nie zmanipulowałem gry na swoją korzyść. I tak jak osioł w pierwszym Shreku, ja chcę jeszcze raz. Anegdotka numer 2. Może niektórzy z was kojarzą Aikiliu. Bardek ma głowę do karcianek i przyznają to z bólem serca, ale jest ona o wiele lepsza od mojej.
Jakiś czas temu obydwoje mieliśmy fazę na Slay the Spire. Przez kilka tygodni opowiadaliśmy sobie w biurze, jakie mieliśmy buildy, jak przegrywaliśmy, wygrywaliśmy, albo jak łamaliśmy grę do granic możliwości. Pisząc ten odcinek, przypomniałem sobie o tych pogaduchach i automatycznie połączyłem je z wypowiedzią jednego z twórców Slay the Spire o marketingu szeptanym. I wiecie, co jest w tym najlepsze? Od kiedy zacząłem grać w Slay the Spire, namówiłem do spróbowania tej gry jakieś 5 albo 6 osób. Zrobiłem to opowiadając o przeróżnych sytuacjach, jakie spotkały mnie podczas zabawy. I nawet jeśli moi słuchacze nie zawsze rozumieli, o co chodzi, to zazwyczaj kończyli słowami: ej, to brzmi naprawdę spoko, może akurat spróbuję. I po kilku dniach okazywało się, że miałem kolejną osobę, z którą mogłem się jarać synergiami w jakiejś tam singleplayerowej karciance. Ale gdybyście kilka lat temu powiedzieli mi, że tak będzie, to pewnie nie zwróciłbym uwagi i dalej grał w Hearthstone'a. A teraz zastanówcie się nad tym w taki sposób. Każda osoba grająca w Slay the Spire namówiła do tego samego minimum jednego znajomego. Koniec końców próg wejścia jest niski, oprawa minimalistyczna, wymagania znikome, replayability gigantyczne. Już nawet nie rozgaduję się na temat braku bariery w komunikacji gracz czwórca, bo wyjdzie zaraz, że otwieram religię Megacrit Games. Albo co gorzej, jakieś tam wyznanie iglicy. A mógłbym, bo nie dość, że gra jest genialnym produktem, to jeszcze okazuje się prosta do reklamowania. I mógłbym o niej gadać bez ustanku, więc zacznę przechodzić do podsumowania. To gra, która bawi tak samo przez 20 minut, jak i przez 2 godziny. Jest to produkt, który zmieniał się tyle razy, że w końcu osiągnął pewną perfekcję. Produkt, który w taki właśnie sposób utrzymał się przy życiu do tej pory. I gdybym wam powiedział, że to pierwsza pełnoprawna gra dwóch designerów, to pewnie byście nie uwierzyli. A potem byście w Slay the Spire zagrali. No i wtedy miałbym kolejne osoby do swojego stowarzyszenia fanatyków iglicy. Bądź do religii Megacrit Games, jak tam wolicie to nazywać, mi to już bez różnicy. Tak jak mówiłem na początku, technicznie rzecz biorąc, Slay the Spire ma szansę na zostanie grą roku. Ja jej z tego całego serca życzę, bo to jest jedna z niewielu gier, która według mnie się w tym roku nadaje. A poza tym czekam, aż wyjdzie wersja na Androida, bo ta gra aż się o to prosi. A teraz musicie mi wybaczyć, ja idę zagrać kolejną rundkę. Trzymajcie się. Papa.